Akcja pod Arsenałem, czyli operacja grup szturmowych szarych szeregów o kryptonimie Meksyk 2, miała na celu odbicie transportu więźniów przewożonych z Alei Szucha do więzienia na Pawiaku. 26 marca 1943 roku oddział dowodzony przez Stanisława Broniewskiego, Orsze, i Tadeusza Zawadzkiego, Zośkę, zatrzymał dwie więźniarki i odbił 21 aresztowanych, w tym Jana Bytnara i Henryka Ostrowskiego. Straty polskie były wysokie. Łącznie trzech uczestników akcji oraz najważniejszy z odbijanych więźniów, Jan Bytnar, zginęli w ciągu kolejnych kilku dni. Akcja była jednak niezwykle ważnym zwycięstwem propagandowym. Pokazała, że okupant nie jest bezpieczny, nawet na silnie strzeżonym terenie, a polskie podziemie ma możliwości, aby odbijać więźniów. Rudy zmarł 3 dni po akcji w wyniku wycieńczenia przesłuchaniem. Alek zmarł w wyniku poniesionych w akcji ran. Tadeusz Zawadzki, Zośka, zginął niedługo później, podczas akcji sabotażowej. Zdążył jednak spisać z Aleksandrem Kamińskim relacje z akcji pod Arsenałem oraz przygody swoje i przyjaciół podczas akcji Małego Sabotażu. Te historie stały się podstawą swoistego kultu młodych bohaterów. Groby Rudego i Alka na Powązkach Wojskowych stały się miejscem spotkań patriotycznej młodzieży, a kamienie na szaniec rozchwytywaną w podziemnym obiegu wydawniczym lekturą.